Pewnie się zastanawiacie, czym jest ta ogromna maszyneria za mną. Imponujące urządzenie, prawda? To jeden z krakowskich cyklotronów, inaczej nazywanych akceleratorami. No dobrze, jeśli nie jedyny, to ile ich jest? Ktoś mógłby zażartować, pewnie mają jakiś nowy, kompaktowy, który mieści się w skrzynce w piwnicy. I tutaj was zaskoczę. Częściowo macie rację. To również jest akcelerator. Wprawdzie poręczny, lecz nie najnowszy, a pierwszy, zbudowany przez polskich fizyków. Jeżeli interesuje was, na jakich urządzeniach naukowcy przeprowadzali swoje badania 50 i więcej lat temu, a także które z nich wykorzystywane są w pełni do dziś, zapraszamy do pracowni cyklotronu AIC-144. Poniekąd ciekawa nazwa, nieprawdaż?